kinach już być może nie najważniejsza, ale z pewnością najgłośniejsza premiera tej jesieni, a być może nawet całego 2011 roku, czyli 1920 Bitwa Warszawska 3D. Ale w rywalizacji artystycznej ta superprodukcja, oczywiście jak na polskie warunki, przegrywa ze skromnym, ale świetnie zagranym filmem Leszka Dawida Ki. Ten film to prawdziwy benefis Romy Gąsiorowskiej, której aktorstwo ostatnio zaczęło niebezpiecznie skłaniać się w stronę nadmiernego rozedrgania i ekspresji. W Ki Gąsiorowska gra w różnych tonacjach, w każdej z nich odnajduje się idealnie. Ale jej popis jest możliwy też dlatego, że poziomem dorównują jej tutaj m.in. Adam Woronowicz, Sylwia Juszczyk, Krzysztof Globisz czy Paweł Królikowski, Janusz Chabior, pojawiający się w epizodach. Tyle tylko, że Gąsiorowska nie schodzi z ekranu, stając się właściwie na półtorej godziny Ki, czyli młodą, irytującą, nieodpowiedzialną i chaotyczną kobietą, która jednak w swojej ruchliwości, energii, niefrasobliwych próbach bycia mamą, nieustannym wykorzystywaniu innych i chodzeniu na skróty, ma coś, co może zainteresować i przyciągnąć, rodzaj destrukcyjnej charyzmy. A chodzenie na skróty jest jej tak immanentną cechą, że reżyser i scenarzysta Leszek Dawid, a także drugi scenarzysta Paweł Ferdek wyeksponowali to w tytule, bo Ki to tak naprawdę Kinga, a jej synek to Pio, a koleżanki to na przykład Go i Dor. Gąsiorowska dostała za ten film nagrodę w Gdyni, zasługując na nią w 100%, a 40-letni Leszek Dawid nakręcił jeden z lepszych debiutów tego roku. Tym bardziej czekam na jego kolejny tytuł Jestem Bogiem, czyli historię hip-hopowej legendy grupy Paktofonika. Mam nadzieję też, że Ki poradzi sobie w kinach i nie zostanie przykryta przez mega premierę, czyli 1920 Bitwa Warszawska 3D. Wiele dobrego o tym filmie można powiedzieć. Efekt trójwymiaru jest na pewno na światowym poziomie. Bitwa potwierdza też, że w każdym aktorskim pokoleniu mamy jednostki wybitne, bo równie światowy poziom pokazują Daniel Olbryski, Adam Ferency, Bogusław Linda i Borys Szyc, ale też pyszni w epizodycznych rolach bon vivantów, radiotelegrafistów i najprawdopodobniej gejów Wojciech Solarz i Piotr Głowacki. Walorem jest też rozmach scen batalistycznych, ale tu już można się nieco przyczepić do ich chaotycznego montażu, który nie służy budowaniu napięcia. Umiarkowanie udanie wyszedł scenariusz, a przez to bitwa nie jest epicką opowieścią historyczną, ani pełnym rozmachu love story, ani też przenikliwą opowieścią o ówczesnych zmaganiach politycznych i militarnych. Jest w tym obrazie znakomite rzemiosło i co najmniej filmowa solidność, ale zabrakło, mam wrażenia, może talentu, a może też ze względu na wiek pana Jerzego Hoffmana, odrobiny energii, żeby powstał film wybitny. Potop i pana Wołodyjowskiego oglądamy z zapartym tchem do dzisiaj. Obawiam się, że termin przydatności Bitwy Warszawskiej będzie zdecydowanie krótszy. A na koniec niemiecki film Jeśli nie my, to kto, który w intrygujący sposób próbuje wyjaśnić źródła niemieckiego terroryzmu z lat 70. Wygląda na to, że to wyjątkowo interesujący temat dla tamtejszych filmowców, bo Jeśli nie my, to kto jest kolejnym tytułem, który zajmuje się słynnymi lewackimi terrorystami, jak Benwardem Wesperem, Gundrud Enslin i Andreasem Baderem, a właściwie zajmuje się wyjaśnieniem, dlaczego stali się ostatecznie takimi ludźmi i dlaczego takie właśnie wybory podejmowali. Wyjaśnieniem, które próbuje nawet w tej analizie cofnąć się do czasów III Rzeszy. Nie jest to kino w swojej koncepcji ani rozrywkowe, ani efektowne, raczej skupione i analizujące, z bardzo dobrym aktorstwem i dobrze odtworzonym klimatem epoki. Dlatego jeśli ktoś będzie miał przesyt kina z nad Wisły, to Kulisy Kultury polecają Jeśli nie my, to kto, czyli kino z natrenu.